Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała tobie, Panie. Tak przypominam, że te trzy krzyże, które robimy przed Ewangelią, one są bardzo ważne. I tak bym chciał, żebyśmy to robili świadomie. Robimy znak krzyża na czole, aby powiedzieć: Panie, chcę zapamiętać to słowo, które za chwilę usłyszę. Robimy znak krzyża na ustach, aby powiedzieć: Panie, chcę ogłaszać to słowo, które za chwilę usłyszę. I robimy znak krzyża na sercu, aby powiedzieć: Panie, chcę żyć tym słowem, które za chwilę usłyszę. Tetrarcha Herod usłyszał o wszystkich cudach zdziałanych przez Jezusa i był zaniepokojony. Niektórzy bowiem mówili, że Jan powstał z martwych, inni, że Eliasz się zjawił. Jeszcze inni, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał. Lecz Herod mówił: ja kazałem ściąć Jana. Któż więc jest ten, o którym takie rzeczy słyszę? I chciał go zobaczyć. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Herod chciał zobaczyć Jezusa. Jak pamiętacie, zobaczył. W czasie procesu odesłał Piłat Jezusa do Heroda. Do tego właśnie Heroda. Zadawał wiele pytań Jezusowi. Ale Jezus milczał. Nic mu nie powiedział. To chyba jest jedyny człowiek w Ewangelii, względem którego Jezus milczał. Abyśmy w swoim życiu, tak jak Herod, nie umiłowali świata i życia świeckiego, żeby Jezus musiał zamilczeć na nasz widok. Ukochani, jesteśmy w nowennie do świętego Michała Archanioła, a tutaj w klasztorze do świętego Franciszka. Jako michalita będę tu prowadził rekolekcję o ukochaniu Eucharystii przez te 3 dni, piątek, sobota, niedziela. Zapraszamy chętnych. I będę mówił o świętym Michale Archaniele, ale dzisiaj chciałbym jak gdyby rozpocząć, zrobić taki wstęp i trochę wspomnieć o świętym Michale Archaniele. Papież Leon XIII, 13 października, ten 13 października, zobaczycie, on jest ważny w relacji do Matki Najświętszej. 13 października 1884 roku, po odprawieniu mszy świętej, wszedł w ekstazę. I nagle usłyszał głos, który płynął za tabernakulum.
Usłyszał jeden głos szorstki i jeden łagodny. Szatan chciał rozmawiać z Jezusem. I nagle słyszy ten dialog bardzo wyraźnie. Szatan takim gardłowym głosem, pełnym złości, krzyczał: mogę zniszczyć twój kościół. Na co odpowiedział bardzo łagodny głos Jezusa: możesz, to spróbuj. Wtedy szatan odpowiedział: ale do tego potrzebuję dwóch rzeczy. Więcej czasu i władzy. Jezus mu odpowiedział: ile czasu i ile władzy potrzebujesz? Szatan powiedział tak: od 75 do 100 lat oraz większą władzę nad tymi, którzy mi służą. Są ludzie na ziemi, którzy służą szatanowi. Jezus odpowiedział: będziesz miał ten czas i władzę. Zaskakująca odpowiedź. Które stulecie wybierasz? Szatan na to: to nadchodzące, czyli XX wiek. Jezus odpowiedział: więc próbuj, jak potrafisz. Kapelan Leona XIII zaniepokoił się zachowaniem papieża i podszedł do niego, zapytał się, czy Ojciec Święty się dobrze czuje. I czy czegoś potrzebuje? Leon XIII odpowiedział: nie, niczego nie potrzebuje. Jeszcze pół godziny klęczał w ciszy, a później powiedział, znaczy kazał przywołać sekretarza kongregacji rytów i dał zapisany arkusz papieru i polecił wydrukować i rozesłać wszystkim biskupom na całym świecie. Na tym arkuszu papieru była napisana modlitwa do świętego Michała Archanioła, którą znacie. Święty Michał Archaniele, wspomagaj nas w walce. Ja będę później omawiał treść za dwa dni właśnie tego przesłania. Według mnie ten czas panowania szatana i chęć władzy nad Kościołem i nad każdym z was, również nad nami, kapłanami, rozpoczął się w 1917 roku. Nakładają się dwie rzeczywistości. Jedna historyczna. Otóż 12 lipca 1917 roku Trocki w Petersburgu obejmuje władzę nad bolszewikami. Lenin jeszcze tam nie przybył. I od tego momentu bolszewizm miał przejść przez całą Europę i zniszczyć ateizmem oraz zniszczyć też władzę. Dzień później, 13 lipca, Matka Boża mówi do trojga dzieci w Fatimie: proszę was o poświęcenie Rosji mojemu niepokalanemu sercu. Jeśli to życzenie zostanie spełnione, Rosja nawróci się i zapanuje pokój. Jeżeli nie,
Bezbożna propaganda rozszerzy swe błędne nauki po świecie, wywołując wojny i prześladowania Kościoła. Dobrzy będą męczeni, a Ojciec Święty będzie musiał wiele wycierpieć. Różne narody zginą. Na końcu jednak moje niepokalane serce zatriumfuje. Ojciec Święty poświęci mi Rosję, która się nawróci i przez pewien czas zapanuje pokój na świecie. Nikt wtedy jeszcze nie wiedział o Piusie XI i nikt jeszcze nie myślał, że rozpęta się II wojna światowa, którą zapowiedziała również Matka Boża Fatimie. Na ten czas nakłada się to spotkanie Matki Najświętszej z Trójkiem dzieci, do których mówi: nie bójcie się, przychodzę z nieba. Czy jesteście gotowe na wszelkie cierpienia i pokuty, aby sprawiedliwości Bożej zadośćuczynić za grzechy, jakie Jego majestat obrażają? Jesteście gotowe nieść pociechę memu niepokalanemu sercu? I wtedy Łucja wypowiedziała wobec Trójka dzieci takie słowa: tak jest, bardzo tego chcemy. Moi drodzy, przyszliście na tę przeświętą z nadzieją uzdrowienia, każdy ze swoimi bolączkami. Ale ja bym chciał ponowić pytanie Matki Bożej. Czy jesteście gotowi na wszelkie cierpienia i pokuty? Czy chcesz nosić to cierpienie, aby odpokutować grzechy ludzkości? Czy jesteś gotowy do pokuty? Choćby Episkopat Polski prosił o 100 dni niepicia alkoholu od 4 sierpnia do 11 listopada na 100 dni, na stulecie niepodległości Polski, 100 dni zupełnie niepicia. Podjąłeś to? Patrz, Kościół daje ci okazję. W Polsce jest 1 000 000 dzieci, które nadużywają alkoholu. Dzieci licząc do 12 roku życia. Twoją abstynencją, podjęciem dobrowolnym takiej pokuty, umartwienia, możesz wyprosić u Boga łaskę uzdrowienia tych dzieci, uwolnienia ich z tego nawyku. Jakbym zapytał, kto chce z was być uzdrowiony z cierpienia, ręce do góry. A jakbym zapytał, a kto chce z was nieść to cierpienie i ofiarować jako pokutę za grzechy ludzkości? W zeszłym roku obchodziliśmy stulecie Fatimy i pięknie, i wielu z nas chciało być w Fatimie i nawet przejść się tam na kolanach, ale później wracamy do normalnej rzeczywistości. Ale tej normalnej rzeczywistości już nie ma. Ukochani, jest walka. Jesteśmy obecnie w najtrudniejszym czasie rzeczywistości ludzkiej. Czeka nas gniew Boży.
za grzechy ludzkości, bo nikt nie chce cierpieć, nikt nie chce pokutować. Każdy z nas chce żyć wygodnie. Każdy gdzieś walczy o pieniądze. Mało jest ludzi, którzy się modlą. Nie mamy czasu na modlitwę. A jak przyjdzie czas oczyszczenia, pierwsze co pójdzie, to pójdą wszystkie banki. Wszystko, wszyscy wszystko stracą. Dlatego też przywiozłem dzisiaj dla was tamten znak dwóch serc, niepokalanego serca Maryi i najświętszego serca Pana Jezusa. Może powinienem powiedzieć odwrotnie. Jezus dał nam Maryję pod krzyżem, ale Maryja nas prowadzi do Jezusa. Zobaczcie, oba serca krwawią. Oczy Maryi krwawią. Dlaczego? Bo jest dużo młodych ludzi, którzy żyją i współżyją bez ślubu. Brudzą swoje łoża. Kto chce żyć dzisiaj w czystości? A jeżeli żyjesz w konkubinacie, to dlaczego współżyjesz? Nie masz prawa, żyjąc w konkubinacie, współżyć. Masz się nawrócić. Tylko w sakramentalnym małżeństwie możesz współżyć. Nie ma czegoś poza. My dzisiaj idziemy w jakimś kierunku pochylania się, czułości, delikatności, żeby tylko nie dotknąć, żeby powiedzieć tak o problemie, żeby nikogo nie odrzucić od Kościoła, bo odejdzie. To idź i myśl i nawróć się i przyjdź. Jak syn marnotrawny. Jeżeli chcesz jeść ze świniami strąki, może musisz jeść ze świniami. Może aż tak na dno moralne musi zejść człowiek, żeby zaczął myśleć. O czym? O zbawieniu swojej duszy. Boimy się radykalizmu ewangelicznego. Matki i ojcowie boją się powiedzieć swoim córkom czy synom: synu, złe życie. Kocham cię, ale złe życie. Nie pozwalam na takie. Chcesz tak żyć, proszę bardzo. Ale ja się na to nie zgadzam. Dzisiaj mamy nowoczesne babcie. Babcie na to zezwalają. A później przyjdą do kościoła i po twoją obronę i różaniec idzie. A później wrócą do chałupy i pozwalają. Nowoczesne babcie. Nie bądźcie nowoczesnymi babciami. Macie bronić wiary. A nie być nowoczesnymi. W grudniu Matka Boża mówi do siostry Łucji: spójrz, córko moja, na to serce otoczone cierniami, którymi ludzie niewdzięczni mnie ranią. Ty przynajmniej staraj się mnie pocieszyć i oznajmij w moim imieniu, że przybędę w godzinę śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia tym wszystkim, którzy w pierwsze soboty pięciu następujących po sobie miesięcy
wyspowiadają się, przyjmą Komunię Świętą, odmówią różaniec. Towarzyszyć mi będą przez 15 minut w rozważaniu tajemnic różańca świętego w intencji wynagrodzenia. Cztery lata później w Hiszpanii siostra Łucja, wizjonerka, otrzymuje inne przesłanie. Na ołtarzu pokazał się jasny krzyż sięgający aż do sufitu. W jaśniejszym świetle można było zobaczyć w górnej części krzyża oblicze i górną część ciała człowieka. Na piersi gołąbka również ze światła, Trójce Przenajświętszej. Trochę niżej bioder w powietrzu wisiał kielich i wielka hostia, na którą spadały krople krwi z oblicza ukrzyżowanego i z jednej rany piersiowej. Z hostii spływały te krople krwi do kielicha. Pod prawym ramieniem krzyża stała Najświętsza Maryja Panna. Była to Matka Boska Fatimska ze swym niepokalanym sercem w lewej ręce, bez miecza i róż, ale z cierniową koroną i płomieniem. Potem rzekła Matka Boża do mnie: przyszła chwila, w której Bóg wzywa Ojca Świętego, aby wspólnie z biskupami całego świata poświęcił Rosję memu niepokalanemu sercu. Przypomina. W 1942 roku Pius XII, widząc, co się dzieje na froncie wschodnim i zachodnim, postanowił oddać cały świat niepokalanemu sercu. I później, w 1954 roku, zwrócił się do całego Kościoła w następujących słowach: naszą apostolską władzą wyznaczamy i ustanawiamy święto Maryi Królowej, które cały świat winien obchodzić corocznie w dniu, wtedy było 31 maja, a teraz obchodzimy 22 sierpnia. Mówi dalej: równocześnie zarządzamy, aby w tym dniu odnowiono poświęcenie ludzkości niepokalanemu sercu Najświętszej Maryi Pannie. To bowiem pozwala żywić niepłomną nadzieję, że nadejdą czasy pomyślne, rozjaśnione triumfem religii i chrześcijańskiego pokoju. Tak się zastanawiam, kto z nas 22 sierpnia oddał się i poświęcił się niepokalanemu sercu. Kto z nas 22 sierpnia, nie wiem, w kościele, w domu, uklęknął wraz z mężem, z żoną, z dziećmi i oddał siebie i całą swoją rodzinę niepokalanemu sercu. Czyżbyśmy i my, kapłani, o tym zapomnieli, żeby wam przypomnieć? To dzisiaj przypominam. Wcześniej, 8 września 1946 roku, kardynał Chląd, prymas Polski, oddaje aktem zawierzenia Polskę niepokalanemu sercu. Później wiemy, co się dzieje. I później jest akt oddania kardynała Wyszyńskiego, śluby jasnogórskie. I później się trochę wycisza, aż do Jana Pawła II. I musiała Matka Fatimska go mocniej szturnąć. 13 maja 1981 roku przez zamach. Papież później napisał, że
Od tego momentu papieżem stała się Matka Boża Fatimska. Na drugi rok jedzie do Fatimy i oddaje cały świat Niepokalanemu Sercu. Pyta się Łucji, siostrę Łucji. Dzwoni tam do Hiszpanii. Matka Boża przyjęła? Nie, nie przyjęła, Ojcze Święty. Jak to? Bo źle to zrobiłeś. Masz to zrobić z całym światem. Masz napisać listy do wszystkich biskupów, kapłanów. Robi to Ojciec Święty. W 1984 roku, 25 marca, oddaje cały świat Niepokalanemu Sercu i oddaje Rosję. I nie wiadomo skąd nagle jakaś pierestrojka, Gorbaczow. Ale nikt to jeszcze nie wiąże z tym. Oczywiście są tam przywódcy polityczni, nawet w klapie z Matką Bożą, którzy mówią, to oni tutaj są i tacy. Głupi i małoduszni, wybaczcie. Bo nie widzą Niepokalanego Serca Maryi, że to jest jej dzieło. Za rok dzwoni Jan Paweł II. Nie, Matka Boża jeszcze nie przyjęła. Czy coś powiedziała? Za dwa? Nie, jeszcze nic nie powiedziała. Jest 88 rok. Jan Paweł II do siostry. Czy coś Matka Boża? Nie, nic. Nie mam żadnych widzeń. Jest 89 rok. I siostra Łucja mówi. Tak, Janie Pawle II. Matka Boża teraz przyjęła Twoją modlitwę i oddanie. I co się dzieje? Pada cały Układ Warszawski. Jak domino leci. Wielcy tego świata nie mają już nic do powiedzenia. Potęga Maryi, władczyni, czy my naprawdę wierzymy, że Maryja jest królową? Czy tak tylko korony jej zawieszamy? To ona w Getrzwałdzie w 1877 roku uratowała Polskę przed I wojną światową. Bismarck szykował się do wojny. W Biesalu sobie zrobił dworzec w takiej wiosce, gdzie może wyjść kilka tysięcy żołnierzy. A w tym Biesalu zaczęli wychodzić ludzie. I szli 2 kilometry do Getrzwałdu przez prawie 3 miesiące. I zniszczyli cały plan wielki Bismarcka. Matka Boża przyszła w koronie, zażądała majestatu, fotela, usiadła w tym fotelu, aniołowie jej przynieśli berło i kazała dzieciom mówić do niej po polsku w kulturze Kulturkampf. Mówiła, ja tu rządzę. Pytam się, czy w twoim domu Maryja rządzi? Czy pozwala, żeby Maryja w twoim domu rządziła? Nie wiem, czy pamiętacie, kiedyś w dawnych czasach na wsi nad matrymonium, czyli tam, gdzie spała żona i mąż, nad łóżkiem, tam, gdzie spała żona, było Najświętsze Serce Pana Jezusa, a tam, gdzie spał mąż, było Niepokalane Serce Maryi. Te dwa serca rządziły w tych domach. Czy rządzą dzisiaj w waszych domach? Czy macie te oblicza Matki Bożej? A co wam daje Najświętsze Serce Pana Jezusa, żeby już nie przedłużać, kochani? Powiem wam tak.
Pan Jezus dał świętej Małgorzacie Alakot 12 obietnic dotyczących czcicieli Jego serca. Mówi tak, dam im łaski potrzebne w ich stanie. Czyli jeżeli jesteś ojcem i mężem, dostajesz łaski od Najświętszego Serca, żebyś był dobrym mężem i dobrym ojcem. Jeżeli jesteś żoną i matką, dostajesz te łaski, żeby być. Próbujesz to robić bez łaski, to ci powiem, nie wychodzi ci za bardzo. Bo w Kościele jest zawsze pierwszeństwo łaski. Bez łaski Bożej nie zrobisz. Nie będziesz dobrą i kochaną żoną. No będziesz się starała być. Ale to będą twoje własne ambicje. Dalej. Ustalę pokój w ich rodzinach. Nie ma u was pokoju w rodzinie? No właśnie, czy jest kult Najświętszego Serca Pana Jezusa? Po trzecie, będę ich pocieszał w ich utrapieniu. Nawet jak będą trudności, otrzymacie pociechę. Dalej, będę ich pewną ucieczką w życiu, a szczególnie w godzinę śmierci. Tylko głupi człowiek nie ma szacunku dla majestatu śmierci. Jeżeli myślisz, że dopiero z górnych półek Pan Bóg bierze, to mylisz się. Mając 30-40 lat, możesz odejść z tego świata. Będę im błogosławił w ich przedsięwzięciach. Zobaczcie, prowadzisz biznes jakiś. Najświętsze Serce ci pomoże. Dalej, grzesznicy znajdą w mym sercu źródło i ocenę miłosierdzia. Dalej, dusze oziębłe staną się gorliwymi. Chcesz nawrócenia twojego męża, może chcesz nawrócenia twojej żony, twojego syna czy córki, bo oziębłe ma serce na wiarę. Dusze gorliwe prędko dojdą do doskonałości. Dalej, będę błogosławił domom, w których wizerunek serca mojego będzie czczony. Dziesiąte, osoby, które będą to nabożeństwo rozszerzały, będą miały imię swoje wypisane w sercu moim. Jedenaste, dam kapłanom dar wzruszania serc nawet najzatwardzialszych. I dwunaste, w nadmiarze miłosierdzia serca mojego przyrzekam tym wszystkim, którzy będą komunikować w pierwsze piątki miesiąca przez 9 miesięcy z rzędu w intencji wynagradzającej, że miłość moja udzieli łaskę pokuty, iż nie umrą w mojej niełasce. Na końcu, takie miałem doświadczenie. Jechałem z Krakowa do Torunia. Moi znajomi jeszcze zapraszali mnie na jakiś obiad w Krakowie. Ja nie wiedziałem, dlaczego się spieszę. Pod łodzią był wypadek. Dwukilometrowa kawalkada samochodów. Podchodzę do kierowcy tira, co tam jest? A jakaś, przepraszam, baba władowała się w samochód. Można to ominąć? Tak, bo tamta droga jest wolna obok, bo to była autostrada. Więc jadę przez Bełchatów z powrotem i dojeżdżam do tego wypadku, ale tą drugą nitką. I mam zawsze zwyczaju zapytać, jak tam stoi strażak, czy jest potrzebny ksiądz. Strażak popatrzył na mnie i mówi, i chyba szybko proszę księdza. Więc wyleciałem z tego samochodu, zostawiając go otwartym, lecę i leżą dwie osoby, rozebrane do połowy. Nad tą kobietą w ogóle chyba już walczą o jej życie. Tamten mężczyzna w wieku też gdzieś 67 lat, nałożony ma maskę tlenową i widać, że jest walka. Podchodzę, jeżeli żałujesz za swoje grzechy, odpuszczam ci grzechy i nad kobietą, i nad mężczyzną. Poszedłem, wsiadłem do samochodu. Byłem tak rozbity tym widokiem i tym wszystkim, co zobaczyłem,
Kupiłem sobie kawę, jadę do Torunia autostradą łódzką i nagle radość. Słuchajcie, tak jakby coś we mnie weszło, jakaś... I ja mówię, co się dzieje? Dlaczego ja czuję teraz radość? I tak sobie pomyślałem, że jedna z tych osób zmarła. I ta dusza, która zmarła, przyszła mi podziękować. A może właśnie 9 piątków miesiąca miała. A dobry Bóg poruszył kapłana z Krakowa, żeby przyjechał aż pod Łódź. Pojechał później w koło. I żeby w tym momencie był i rozgrzeszył. To są tak wielkie łaski Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jeżeli poruszyłem choć trochę wasze serca, aby wzbudzić was kult niepokalanego serca Maryi, abyście podjęli trud i cierpienie i ofiarowali w intencjach niepokalanego serca Maryi i podjęli również Komunię Świętej wynagradzające za wszystkie obelgi przeciwko Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Bo Jego miłość nie jest kochana. Jezus dzisiaj jest największym żebrakiem miłości. On chce dać ci miłość. Tylko czy jesteś tym zainteresowany? On teraz przychodzi tu, Pan Jezus, obok was. I pyta, chcesz moją miłość? Jak przyjmiesz dzisiaj Komunię Świętą, powiedz choć kilka razy do Niego, kocham Cię, Jezu. Jestem spragniony Twojej miłości. Czy jesteś kobietą, czy mężczyzną? Nie wstydź się powiedzieć do Jezusa, kocham Cię. Jestem spragniony Twojej miłości. Amen.